Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu wieczornym zasypiakowym, kończącym oczywiście dzień. Kochani, dzisiaj mamy czwartek, więc oczywiście spotkania ze świętymi. Dzisiaj krótka opowieść o takiej świętej, o której dużo się opowiedzieć nie da, z uwagi na charakter jej życia, ale to posłuchajcie. A potem oczywiście parę pytań, albo raczej jedno pytanie do rachunku sumienia. Kochani, dzisiaj święta Veridiana. Otóż Veridiana urodziła się w Castel Fiorentino w Toskanii. Nie znamy daty jej urodzin. Podobnie jak święta Brygida z Kildare, w sumie nie wiem dlaczego ją porównują do niej, ale może miały coś wspólnego, nie wiem. Od młodości poświęciła się służbie Panu Bogu. Odbyła taką pielgrzymkę, gdzie nawiedziła grób świętego Jakuba w komposteli, oczywiście w Hiszpanii, oraz groby świętych apostołów Piotra i Pawła. I te pielgrzymki w sensie tam szukała trochę swojej drogi, szukała swojego powołania. Te pielgrzymki sprawiły, że po powrocie do tego rodzinnego Castel Fiorentino zamieszkała przy takiej kapliczce świętego Antoniego Pustelnika, która była w tej, w tej miejscowości, i przez 34 lata Wiodła żywot jako pustelnica. Jakby całe miasteczko oczywiście o tym wiedziało, była takim znakiem dla tego miasteczka. Podobno jadła tylko raz dziennie, najczęściej w postaci chleba i wody, czasem dodawała trochę, trochę warzyw, trochę jarzyn. Dla powiększenia owoców duchowych, jak to mówią, zapisała się do pustelniczego zakonu Wolombroza. Sława tej, tego jej życia dotarła szybko do świętego Franciszka z Asyżu, który postanowił ją w ogóle odwiedzić osobiście, żeby z nią porozmawiać. To było w 1221 roku. Był tak zbudowany tym jej życiem, że jako jedną z pierwszych przyjął ją w charakterze tercjarki do swojego trzeciego zakonu. I właśnie w tym roku Franciszek, niektórzy mówią, że za przyczyną właśnie rozmowy z tą, z tą pustelnicą, napisał regułę dla tercjarzy żyjących wśród rodzin, żeby im ułatwić praktykowanie tych rad ewangelicznych. To jest w ogóle bardzo ciekawe, zauważcie, że na podstawie doświadczenia z tą pustelnicą, on nie napisał reguły dla pustelników, tylko właśnie dla ludzi świeckich żyjących w rodzinach. Verdiana zmarła 1 lutego 1242 roku, szybko tam na miejscu tej jej pustelni wybudowano kaplicę, tam złożono jej szczątki, natomiast potem przeniesiono je uroczyście do kolegiaty świętych Wawrzyńca i Leonarda i tam jakby ona odbiera cześć jako, jako święta. Papież Klemens VII zatwierdził ten jej kult w 1533 roku, natomiast Klemens X wpisał ją do tzw. Martyrologium Rzymskiego, czyli spisu wszystkich, wszystkich świętych. Kani, taki życiorys bardzo prosty, bo trudno opowiadać o życiu kogoś, kto spędził 34 lata jako pustelnik, nie? Ona postanowiła, jakby całkowicie skoncentrować się na Panu Bogu, jakby odrzucić świat. Takie powołanie to nie jest oczywiście powołanie dla każdego, ale jakby nie chciała, żeby cokolwiek ją zatrzymywało w skoncentrowaniu się na Panu Bogu. Wykorzystała do tego, wykorzystała do tego, no właśnie, różnego rodzaju formy umartwienia. Tu jeszcze widzę, że ona się przyjaźniła z tą świętą Brygidą z Kildare. Okej, okay, to dlatego o niej wspomniano widocznie, czyli one się, one się znały. Kochani, wiem, że to jest takie powołanie, które bardzo wielu z nas jest obce, nie? I dobrze oczywiście, bo to nie jest powołanie dla każdego, to nie jest powołanie, nie wiem, do którego powinniśmy dążyć czy szukać, jeżeli Pan Bóg kogoś do, do czegoś takiego powołuje, to jasne. Wiecie, że my mamy w zakonie dominikańskim siostry dominikanki klauzurowe, nie? Czyli właśnie takie te mniszki zamknięte, które żyją w ten sposób. To jest u nas tak zwany drugi zakon. Jest pierwszy zakon, czyli bracia, drugi zakon, czyli właśnie siostry mniszki i trzeci zakon, właśnie również mamy świeckich tercjarzy, że można żyć jakby charyzmatem dominikańskim i różnymi duchowościami dominikańskimi, będąc oczywiście w świecie, w rodzinach i tak dalej. W wielu miastach w Polsce są te tak zwane trzecie zakony, czyli inaczej tercjarze, tercjarze dominikańscy. Kochani, jaki dzisiaj rachunek sumienia w związku z tym? Nie będziemy oczywiście się pytać o to, czy codziennie jecie tylko raz dziennie, i jecie tylko chleb i wodę, czasem pomidorka. Nie. Tylko chciałbym zapytać, czy praktykujecie w jakikolwiek sposób, no właśnie jakąś szczerze. Takie pytanie proste. Nie to, żeby wymyślać nie wiadomo co, ale czy w ogóle jest w waszym życiu takie miejsce, no właśnie, na jakieś ograniczanie siebie, na jakąś walkę ze sobą, w najzdrowszym oczywiście rozumieniu tego słowa. Zobaczcie, żyjemy bardzo często zupełnie o tym nie myśląc, nie? Czasem w wielkim poście nam się zdarza, jakoś, nie wiem, pościć na przykład, wtedy szczególnie, kiedy Kościół nakazuje, nie? Ale bardziej takie pytanie, czy są takie momenty, gdzie Panu Bogu coś ofiarujesz, gdzie Panu Bogu, żeby walczyć ze sobą, dajesz jakieś zmaganie. Kochani, to nie chodzi oczywiście o zmaganie dla zmagania. Ja doskonale wiem, że bardzo często nie jestem panem siebie, i ja potrzebuję takiego zmagania, żeby się uczyć panowania nad sobą, nie? Żeby, żeby umieć powiedzieć sobie nie, żeby umieć czegoś sobie odmówić. Nie po to, żeby sobie odmawiać tylko po to, żeby rzeczywiście mieć władanie nad sobą, nad swoim życiem, nad swoimi pragnieniami. Człowiek w pełni wolny to jest człowiek, który jest przede wszystkim wolny względem siebie, czyli nic nim nie rządzi bez jego zgody, a jeżeli rządzi, to za jego zgodą, na przykład Pan Bóg, że oddajemy Panu Bogu naszą wolność, ale to się nie dzieje jako niewola, tylko właśnie jako wolność. Żeby w wolności coś komuś oddać, to trzeba to najpierw mieć. Jak nie masz, to nie możesz oddać, a jak masz, wtedy możesz z pełnej wolności, nawet w niewolę, oddać się chociażby Panu Bogu. Kochani, pomyślcie o tym teraz, w takim krótkim rachunku sumienia, jak to jest z tym właśnie waszym, jakimkolwiek wyrzeczeniem, ascezą. Może trzeba jakieś postanowienie dzisiaj zrobić, że coś, oczywiście mówię, kochani, wszystko racjonalnie i wszystko nie, dla, nie, nie sztuka dla sztuki, ale może potrzebujesz jakiegoś zajęcia się sobą trochę właśnie w tej dziedzinie. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, to by było na tyle. Dajcie się oczywiście na koniec, proszę, pobłogosławić. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie dobrze, śpijcie w pokoju Chrystusa. Niech to będzie dobry, piękny czas, dobra, piękna noc. I do zobaczenia, do usłyszenia już jutro. Kochani, tego tak już zapowiem może dzisiaj. Że wszystko wskazuje na to, że w niedzielę będzie na żywo na YouTubie Langustowym różaniec, ale zrobimy też na żywo prawdopodobnie właśnie zasypiaki, zaraz po różańcu, więc pewnie jakoś około 19.30 jeszcze to będzie ogłaszane, ale chyba tak właśnie będzie. Czyli w niedzielę o 19 spotkamy się na różańcu, jeżeli ktoś ma ochotę, a potem około 19.30 na zasypiakach, czyli na komplecie. Niedzielnej. Bardzo Was już zapraszam na to spotkanie na żywo, a oczywiście do tej pory codziennie zasypiaki takie nagrane wcześniej. Wszystkiego dobrego, wszystkiego pięknego z Bogiem ściskam Was.